Na tym filmie pokażę, w jaki sposób dodać szybko kontakt. Czyli ktoś podaje nam numer telefonu i szybko go zapisujemy. W takim razie należałoby kliknąć w słuchawkę. I teraz słuchawka na dzień dobry pokazuje historię. Może pokazywać szybkie, wybierane numery, tak? I tym podobne. Natomiast gdziekolwiek nie będziemy tutaj, to czy w historii, czy w szybkich, to na dole mamy możliwość rozsunięcia klawiatury. Rozsuwamy ją, klikamy w te kropeczki i wpisujemy szybko numer. 555 44 222. Oczywiście numer ja zmyślam sobie. Klikam w przycisk zapisz. Ciach. I w tym momencie mam możliwość zapisania kontaktu i to jest troszeczkę mylące, bo mi tutaj każe wybrać kontakt, tak, telefon. A to, drodzy Państwo, jest zmyłka trochę. Przynajmniej ja na początku nie mogłem się przyzwyczaić. Tutaj należałoby kliknąć w plus. I w tym momencie ten numer telefonu, który szybko tutaj sobie wbiliśmy, możemy nadać mu szybciutko imię i nazwisko. Na przykład Adam A, powiedzmy, szybki inicjał, tak? Bo może tam nazwiska nie znamy, tak? I kliknąć przycisk zapisz. Czyli ta dyskietka tutaj. Ciach. I w tym momencie Adam A został utworzony. Sprawdźmy jeszcze. Możemy wycofać się klikając, no możemy przytrzymać sobie strzałkę. Zamknąć całkowicie ten. O, nie wyszło. Jeszcze raz. Ciach. I w tym momencie wróciliśmy do strony głównej. I sprawdźmy. Klikamy w kontakty. Patrzymy, czy jest Adam. Adam Akryl. Adam A. Jest, jak najbardziej. Także możemy sobie tego Adama z kontaktów zawsze wybrać i połączyć się z nim lub napisać mu SMS.